Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister, jak ogromne zainteresowanie koalicji rządzącej jest tym budżetem, to widać tutaj po tych ławach. Ale do rzeczy. Akurat nie dzisiejszą debatę obserwują samorządowcy, chcą się dowiedzieć, co ich czeka. I na bieżąco żywy komentarz jest taki, cytuję, czary Mary Rostowskiego nad budżetem. Pytanie. 12 października z tej trybuny sejmowej pan premier Donald Tusk powiedział, przetarg na S-19 odbędzie się w roku 2013. Pytanie konkretne, proszę o odpowiedź na piśmie. Gdzie są zapisane, zarezerwowane środki na realizację tej inwestycji w przyszłym roku? Czy w Krajowym Funduszu Drogowym, czy w budżecie państwa? Kolejne pytanie. 15 października politycy Platformy Obywatelskiej powiedzieli, że elektryfikacja linii kolejowej E25 Rzeszów-Ocice będzie wykonana w przyszłym roku. Pytanie. Gdzie są zapisane środki finansowe na to zadanie, kiedy zostanie ogłoszony przetarg? Czy w Krajowym Funduszu Kolejowym są te pieniądze, czy w budżecie państwa? Kolejne pytanie. Pan premier 12 października z tej trybuny powiedział o budowie nowego bloku energetycznego w elektrowni Stalowa Wola. Czy to chodzi o ten blok energetyczny, o którym była mowa rok temu, że został wykonany? Czy też chodzi o inny blok energetyczny? Proszę o odpowiedź na piśmie.